Dobra, kochani, u nas piękna pogoda, jak widać. Dzisiaj na pewno wyjdziemy na ogród, dzieciaki wypuszczą, żeby go ogarnąć wszystko. Zapraszam na cały dzień z nami. Witajcie u nas w ogrodzie. Będziemy dzisiaj, czy w sumie ja będę dzisiaj ogarniać. Tragedii nie ma, ale tutaj jeszcze z tej strony tragedii nie ma, ale trzeba posprzątać psie kupy i takie inne cudowne rzeczy. Wybaczcie moją dzisiejszą fryzurę, ale będę robić włosy, więc ich nie myłam. Dzieciaki się już nie mogą doczekać, żeby wyjść z domu, bo dostają trochę głupawki, bo jest piękna pogoda, jest ciepło, ja sam zobaczcie w samej cienkiej bluzie. Tak więc biorę się do roboty, jak tylko wypiję kawę. Dobra, taki największy syf zgarnięty, teraz tylko poczyszczę huśtawki, stoliki, te inne takie rzeczy, żeby mogły dzieciaki na tym spokojnie usiąść. I na dzisiaj koniec z ogrodem, bo nie daję rady. Kondycja do dupy.
supposed to bounce me off the trampoline. Nie mam sił już dzisiaj, wiesz? We can do it. No dobra, no może ci pomóc. Yeah! We'll get the toes! Woohoo, mommy! I'm dizzy! I can't move! I'm over there. Mama, are you over there? Are you over there? Tutaj jestem. Gdzie? Tu! Ty? Mhm. Yay! It's so dizzy! Dzisiaj maluchy jedzą jeszcze wczorajszą pomidorówkę z ryżem. Tutaj mamy pióre ziemniaczane, cudowne upieczone żeberka. To nie jest chicken, to jest żeberka, to jest pork. Mam pork. Proszę. Chcesz ziemniaki? Nie, nie. A surówkę? Co z trąbką? Nie mówię! Nie? Czego się wydzierasz? Mami! Weź sobie Agu, może widelec. Pokaż łapki. Elena sobie podrażniła czymś ręce. Są czerwone, posmarowane są olejem kokosowym i patenem i trochę nam się pomysły kończą. Bo to ją naprawdę boli. Chyba będzie trzeba to siemię zaparzyć. Biedna, strasznie się męczy. A tutaj mamy już siemię lniane, ugotowane, taki glut się zrobił. Czekamy aż przestygnie. Ilana będzie w tym moczyła ręce. I słuchajcie, jeżeli macie noworodka lub kogoś z podrażnioną skórą, to takie siemię lniane to jest coś cudownego. To można przelać przez sito, wlać do wanienki, uzupełnić trochę wodą i w tym wykąpać malucha. I wszelkie zaczerwienienia, problemy skórne, sucha skóra, powinno wszystko zniknąć. Ono bardzo fajnie zmiękcza wodę i działa kojąco na skórę. Zrobił się taki, taki glutek powinien być. Tylko jak białko jajka. No to się wtedy, że jest gotowe. Oczywiście jak macie problemy brzuszne, żołądkowe, to również jest to bardzo dobre. Dzieci, kochani, bierzemy się za robienie lodów. Dziewczyny będą robiły je same. I teraz tak, wlewamy śmietanę do miksera, trzeba ją ugryć. Wsypcie trochę cukru. How many spoons? Dwie. I want to have one. I can't see. I can't see. Don't say a thing. Two. Teraz zamknijcie mikser. Do you mean push it? And then I can turn it! Wystarczy. Daj ogólnie cookies. Ah!
Helena. I teraz wsypcie te ciastka do śmietany. Nie, nie, postaw normalnie tutaj. I wsypuj. Dobra, teraz wsypcie maliny. Maliny. Ulogę? Tak. No, Lena. Wsypcie całe po prostu. I teraz weźcie łyżkę tam taką do mieszania ciasta. Wiecie którą? O, tą właśnie. Czy to jest łopatka, nie łyżka tak naprawdę. Nie, jedna wystarczy. I mieszajcie. Dokładnie wymieszane jest całe? Tak. Dobra. To teraz rozłóżcie kubeczki. Dobra, wystarczy. Weźcie łyżki. I nakładajcie do kubeczków tak do połowy. Ok? Ok. Co to? Możesz, możesz. Weź sobie łyżkę i też nakładaj. It's stuck. Abo. Sos. Mama, this much? Mhm. Teraz jak postawicie, to tak upuśćcie trochę. I teraz weźcie patyczki, Jagoda, powkładaj patyczki. Ładnie na środku są wszystkie? Tak. Dobra, to teraz wstawiajcie lody do zamrażalnika. Tutaj mamy wolną półkę. I wstawiajcie. Powolutku, dajcie Brunowi wstawić, ale tak, żeby prosto stały wszystkie. Tam jest dużo miejsca, wszystkie się zmieszczą, nie muszą stać koło siebie. Lena, jest dużo miejsca. Tak, możecie oblizać miskę. Ej, powoli, powoli, powoli. No. Bruno, smaczne? No!
Taki mały update jeszcze z sytuacji u nas. Trochę się rząd ruszył do przodu, chociaż no w sumie nie tak, jakbyśmy wszyscy sobie tego życzyli. Jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek objawy, kaszlu lub gorączki, ma zostać 2 tygodnie w domu. Więc tak czy inaczej my siedzimy w domu, no bo Aniela ma kaszel. I nie ma problemu z tym, że dzieci nie pójdą do szkoły. Wszystkie osoby wysokiego ryzyka mają być 3 miesiące w domu, reszta ma unikać pubów, dyskotek, imprez i bla bla bla. Ale w zasadzie to cały czas czekam, aż pozamykają szkoły i no i trochę się ogarną. Zobaczymy, co to będzie dalej. W sklepach nadal jest problem z zakupem rzeczy takich długoterminowych, standardowo papieru, no ale na szczęście my to wszystko mamy, więc jestem kompletnie spokojna i możemy w ogóle nie wychodzić z domu tak naprawdę. Bruno tutaj jeszcze u mnie siedzi, nocny Marek. Ciekawa, o której pójdzie spać. Pewnie znowu po mnie, ja pójdę gdzieś tam, usnę sobie, a on będzie po mnie skakał. Albo gdzieś tutaj mi coś wyciągał spod łóżka. Bo dziewczyny też się gdzieś tam w pokojach pozamykały już. Jak nie śpią, to i tak siedzą cicho, a on jeszcze biega. Nie jesteś śpiący? Bruno? Jesteś śpiący? Nie. Nie? A może troszkę? Idziemy spać? No. Chodź, idziemy spać. No. A może pójdziemy spać? Nie. Co będziemy robić? Dasz mamie buzi? Nie, nie włączę ci bajki. Daj mamie buzi. Mój przylepiec taki. Mamusiowy. Mamusi syneczek. Nie, skacz mi po łóżku tylko. Daj buzi. Daj buzi. Nie chcę się całować. Daj buzi. Daj buzi. Daj buzi. Daj mamie buzi. Dobranoc, kochani.